the auto show. Feel free to browse and let me know if you need anything, yes? Yes. Dobra, zobaczmy, co tu mamy w ogóle. Akura. Typer. To ten chyba był, ten NSX, nie wiem czy było w czwórce. To chyba było. Alpin tego nie kojarzy. Tego też nie. Gremlin był. No tego to nie kojarzy też. Nomad, a Nomad to już wiem, to był. Atom i Nomad był, to było. Aston Martin. Ten był, tylko nie wiem czy z 19 roku. SV12 Vintage S to chyba też było. DB11 nie wiem. DB5 to chyba to jest ten samochód, on by chyba był też. Audi R8 V10 Plus to też było. Tylko nie wiem czy z 16 roku. RS6 Avant było chyba. Nie wiem czy z tego roku. S1 było. TT Coupe S też było. RS7 była. RS4 Avant była. RS5 Coupe była. Sportback 3 też była. RS6 to chyba było, tylko nie wiem czy ten rocznik. Możliwe, że nie ten rocznik. 2003 była. To było. Sport Quattro to było. RS. Ja, może tu trochę inaczej wyglądają na tym. No okej, okay, Sprite. Sprite chyba był. Bentley Continental był. Z4 to było. Piątka była i ósemka była. M2 Coupe była. Tylko nie wiem, czy ten rocznik. A pewnie tak. M4. M6 to było. M Coupe to było. X5 było, M5 było, A60 M3 to też była, M3 GTR, proszę bardzo, też było. M3 i M3 GTR są dwa. Tutaj nie wiem czy, nie pamiętam jak było w czwórce, dawno nie odpalałem. I A39 to jeszcze mamy. No to na pewno te samochody będą w mojej kolekcji, okej. To też było, z tych kojarzę, że było, to nie wiem, czy było M1. I Setta chyba była też, ta piątka też była, 8-8. No dobra. Buick, Regal. GSX ten. Ten był, GNX nie wiem czy był, ale GSX-a chyba kojarzę, że był. CTS był. Ten ATS-V nie wiem czy był. Maverick, Canon Maverick też był. To też było. Chevrolet. Colorado nie kojarzę, żeby był, a może i był. Z tych na razie były wszystkie. ZR1 pamiętam miałem chyba jeszcze w czwórce. Okej, El Camino. Z tych były, nie wiem czy wszystkie, ale z tych wiem, że były. Datsun. Ciekawe czy będzie Datsun 240Z, no okej. Z tych Toyota. Nie, to jest Toyota. Okej. Tego nie kojarzę. SRT Demon. Demon, no ciekawe, że można go tutaj kupić. W czwórce był do zdobycia poprzez, trochę inaczej był do zdobycia. No okej. Durango było. Charger. Charger Hellcat był. Normalnie do zdobycia. Hellcat SRT. Okej, Viper był, ten był, Challenger RT, Charger RT był, Viper SRT10 chyba też był, nie wiem czy taki dokładnie, ale chyba był.
A, ten był, okej. Okay. Tego nie kojarzę. Ferrari. Ferrari Pista była do zdobycia, no było. Ale była do zdobycia nie w taki łatwy sposób. Okej. Okay. 599 Evolution X. 599 XX. To było koks auto. I ciekaw jestem, jak to będzie tutaj wyglądać. No, porównamy, zobaczymy. Większość tych była. W 50 miałem. Z tego, co kojarzę. I to nie wiem, chyba, a może i miałem, nie pamiętam za bardzo. A gdzie jest 599 GTP? Albo... No nie wiem. Okej, okay, Bronco. Bronco było, Mustang Shelby GT500 był. To nie wiem, czy z 20, chyba był z 20. Tych nie wiem. To jest na pewno nowe auto. Super Duty F450. Ciekawe auto. Mustang do driftu był. Mustang 2018. Ten chyba też był. W takim razie nie wiem, jaki tamten był. To jest 2018 Mustang. Standardowy. Mustang GT500 V8. Okej. Okay. Ford GT był. No, tego nie kojarzę. Fiesta ta taka rallycrossowa była. Focus RS 2017. Ten był. Oczywiście tego sobie kupimy. Porównamy, jak się jeździ, bo to było moje pierwsze auto w czwórce. Zobaczymy, jak tym się będzie jeździć. GT350R to też było. Falcon też był. Falcon się fajnie jeździło tym w sedanie. Też następne auto. Fiesta 2014 było to auto. GT513 rok było. Crown Victoria oczywiście też było. Tylko że Crown Victoria była dostępna z... No nie była tak dostępna od razu. Była do kupienia. Znaczy do wygrania, albo do wylosowania, z tego co kojarzę. Transit, ten sportowiony, też był. Focus RS, ciekawy jestem, czy poprawi jego dźwięk, bo w czwórce nie brzmiało za dobrze. RS 2003. Ten był spoko w czwórce. W Forzy czwórce. Puma też była dodana i to całkiem niedawno, jeszcze pod... No, pod koniec, tak, wsparcia jeszcze czwórki. SVT Cobra R to było. Też całkiem przyjemne auto. Supervan tego nie było. Stary Ford Transit. Ten Cobra, nie wiem, czy ta Cobra była. Escort RS. Osur, ten był, oczywiście. Ten RS Turbo też był, Sierra Cosworth też była, RS 200 Evolution też było. Ta nie wiem, czy to nie wiem, czy było takie, znaczy takie porobione trochę wizualnie. To jest trochę inne auto. Natomiast ten RS 1800 na pewno był. Capri. No Capri było. I Capri będzie też kupione tutaj. Bronco, ok. Escort. O, to jest ten który był. RS 1600, no tak. W takim razie ten nie wiem, czy były RS 1800. No dobra, GT 70 nie kojarzę. Starszy Mustang był oczywiście. No tych już... O, ten jeszcze Ford Mustang był starszy, a nie ma jeszcze tego Mustanga, co był w Bullicie chyba, w filmie Bullitt. Przynajmniej tutaj go nie ma, bo jest pod jakimś innym tym. No okej, okay. Formuła Drift. O, z driftowych aut to nie pamiętam, co tam było. NASCAR. Cold Leather.
280Z. O, proszę bardzo, co się pojawiło? 280Z, tego nie było. GMC ten był. 6x6. Nie kojarzę. Z Holdenów chyba te trzy były. Honda Typer. No i tutaj nie jestem pewien. Ta chyba 16 była, 18 niekoniecznie. Honda S2000 była oczywiście. Ten Civic Typer, 7 rocznik, ten był. Typer ten 2004 na pewno był. NSX na pewno był. S2000 tu jest trochę inna. Civic Type R97 był, oczywiście go miałem, pamiętam. Preluda też była dostępna. Honda Prelude. Tam też z losowania. Z tego co kojarzę, Civic. Ok, RS Escort. No ten na pewno był ten niżej. Ten wyżej niekoniecznie, nie pamiętam. Gaikan był. Albo Honigan, nie wiem, te na pewno były. Chevrolet Bel Air. Honigan, no tak. SV Gen F to na pewno było, pamiętam, fajnie się tym autem jeździło, dość ciekawe auto. Hammera nie kojarzę, nie pamiętam. Infiniti, o, brakuje tu jednego Infiniti. Q60 Concept, okej, okay, to jest. No Infiniti brakuje, było takie fajne Infiniti właśnie w sedanie, w czwórce. No, International to, czy był, nie wiem, nie pamiętam. Z Jaguarów XFR na pewno był, kojarzę go. E-Type był, D-Type chyba też był, tylko bardzo ciężko dostępny. Ten, no ten trochę inaczej wyglądał tutaj na tym zdjęciu. Też był, miałem go, fajne auto. Grand Cherokee 14 chyba, no dwa roczniki były. Byłoby dwa, jeden jest Trackhawk, 18 rocznik, zgadza się. Drugi jest SRT 2014, zgadza się, były obydwa. Trochę się wizualnie tylko różniły. W środku zresztą też. Jesko było. Jesko nie było tak łatwo do wygrania, do wylosowania chyba i z jakichś tych sezonowych. Agera RS była, One było, Regera. Regera to jest ta elektryczna chyba. CC8S było też. Lamborghini Urus, no tego auta na pewno chyba nie było, przynajmniej nie kojarzę, żeby było, chyba że w jakichś dodatkach to możliwe. O, Diablo, no. Dwa auta legendy. Land Rover. Ten Series 3 był chyba, Defender ten stary chyba też był, ten Sport SVR chyba też był, o ten był na pewno, Lexus IF, LFA, no LFA nie było, nie kojarzę, RCF-a też chyba nie było, któryś miał chyba RCF, albo LFA, nie wiem, któryś miał chyba też 5-litrowy silnik V8, ten był, Rocket Motors Rally Fighter. Tego nie kojarzę, czy było. O, z Lotusów. Elis chyba miałem. Jego. Maserati nie pamiętam. Mazda, zobaczmy co jest z Mazdy. RX-8. RX-7, no, mam dwie. Okej, okay, fajnie. McLaren 570S, 720S, od spoko. Senna, okej. Mercedes AMG, Fordor nie był też tak łatwo dostępny. C63 pamiętam było, GTR, tego nie kojarzę, 2021, to musiało go nie być. Mercedes, ten, ciężarówka była, ten był, X-Class, on też był ciężko, nie był tak normalnie do kupienia.
63 AMG, 6x6. Nie kojarzę, czy to było, nie mógł był. AMG, ciekawe to jak to AMG wygląda. Jak się tym jeździ, będziemy wszystko testować. A63 AMG, okej, to było. Czy nie było? Nie, było. Było. Tylko też było ciężko. Nie można było tak kupić normalnie. G65, nie pamiętam. Czy było? Coupe Black Series było. SLS. SLK55 AMG, to było Cox Auto, fajne. Fajnie mi się jeździło. To było drogie, no i tutaj dalej też jest drogie. 2,5, rzędowa czwórka. Chyba. Też legendarne auto. Trochę kosztuje. Tego nie kojarzę, żeby było. Chyba, że do wygrania gdzieś w tych... Mini. Na pewno ten Mini Cooper był i na pewno ten Mini Cooper był. Mitsubishi Evo. No widzę, że są dwa te trochę nowsze. Dwa starsze, tu jeszcze starsze. Okej. Mosler, kurde, legendarne auto też. Nissan GT-R, 2017 rocznik. Spoko. A czy to pod Nissanem jeszcze jest inny? 370. 350. Sylwia. Jedna, druga. Skyline. Nismo. Nismo też było ciężko dostępne, tak? Chyba nie można było też kupić. 240 ZX, o proszę bardzo. No. Antegrant się przypomina z tym autem. Ten był chyba Skyline, HT 2000 GT. Opel Manta był. Z Zonda chyba była. Te dwie chyba były. O proszę bardzo, Peugeot. 207, no tego nie było. 205 chyba był, a 207 nie było. Hemi Cuda był. Pontiac Transam był. Firebird Transam był. Nie to chyba też był. Porsche, zobaczmy co jest z Porsche. To jest Taycan elektryki. Elektryki, nie? Okej, GT3 RS było. GT3, a to jest 19, no tak. Tu jeszcze jest 2016, okej. Macan chyba też był. Panamera Turbo chyba była. GT2, o tego nie kojarzę, żeby było. A może było? Ale po prostu nie kojarzę. To na pewno było Turbo. O, tym jechaliśmy na początku tutaj. Proszę bardzo, 911 3-3. To jest też ciekawe auto. Na pewno będzie kupione. No, trochę kosztuje, o kurczę. 2500 Power Wagon Ram był. Oczywiście. Supervan był. Megane RS. RS-ki były. Clio było. Tego nie kojarzę. 2008 rocznik, sportowane, turbo, piątka turbo była, koncept S1, ok, Kobry były, no Kobra, o, no, dość drogie auta, Subaru, było, BRZ-ka była, ta Subaru była, STI ten był, ten też był, też jedno z pierwszych aut moich tam w czwórce. 2004, no to jeszcze brakuje tutaj tego z tymi okrągłymi światłami, jeszcze starszego modelu. Supra
GR Supra. No tego auta nie było wcześniej. Tej Supry nie było. Tu mamy, o, proszę bardzo, tu mamy dwie Supry. Te starsze. Supra 2.0 GT, no to też tego nie było. Znaczy, nie było. Było dodane później, ale z początku nie było gry. Okej. Okay. No, to jest też fajne auto. Pamiętam też jedno z takich pierwszych, Monaro. Też legenda. A gdzie jest Insignia? Pod Vauxhallem nie ma. Ciekawe, czy będzie. Może będzie później. Golf, okej. Okay. Golf jest. Nowszy, starszy. Sirocco jest. O, legenda R32. No, może to auto potrafiło z V8-ką w furce. Corrado, proszę bardzo, też. Legend. Zagno, górek. Volvo 2015. O, to chyba, no tego chyba nie było w 2015 roku. Trochę inaczej tam wyglądało to auto. To starsze było i to też było. Tego w ogóle nie kojarzę. Jeep chyba był. Mamy ostatnie auto. No tak.